Witajcie, tuż po weekendzie. Witam Państwa serdecznie, Bartosz Chryś, twórca bloga edukacyjnego Digitalni i Kreatywni, grupy Digitalni i Kreatywni Nauczyciele z Pasją oraz kanału na YouTube Digitalni i Kreatywni Mądry Rozwój. Kolejna odsłona Szybkiej Piątki przed nami, drodzy Państwo. Tak sobie pomyślałem, po weekendzie warto rozruszać się trochę muzycznie. I dzisiaj chciałbym Państwu w Szybkiej Piątce polecić dwie strony, które przydadzą się zarówno w edukacji wczesnoszkolnej, na językach obcych, jak i w edukacji muzycznej starszych uczniów. Mam nadzieję, że są Państwo gotowi na inspirację mimo poniedziałku jeszcze takiego trochę rozruchu, ale myślę, że ten rozruch już dzisiaj był, więc muzycznie też się trochę rozruszamy dzisiaj. Drodzy Państwo, wszystkie materiały Szybkich Piątek są dostępne, będą na Wakelecie w grupie Digitalni i Kreatywni Nauczyciele z Pasją. Pierwszą stroną, którą chciałbym Państwu polecić w Szybkiej Piątce dzisiejszej, to jest strona Music 8, na której znajdziecie Państwo materiały zarówno wideo, jak i audio do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej, na językach obcych, ale też w edukacji muzycznej, a nawet na WF-ie, zaraz Państwo się przekonacie. Widzicie Państwo, mamy różne filmiki i na przykład wybiorę sobie tutaj zapis nutowy, mamy piosenki i tak, po pierwsze mam do każdej lekcji, do każdego filmiku mam muzykę, czyli audio. To audio, drodzy Państwo, mogę sobie w trzech kropkach pobrać. Jak korzystacie z Geniali, można sobie takie nagranie pobierać. A dodatkowo, kiedy wybiorę VIF Video Simple, mogę sobie, proszę zobaczyć, otworzyć z kanału YouTube. Wspominałem o WF-ie, drodzy Państwo, i rzeczywiście wśród tych nagrań też znajdziecie Państwo różne materiały, które można wykorzystać także na WF-ie. Ja sobie wybiorę może to Presto Largo i też mogę sobie, proszę zobaczyć, im dalej w las, tym więcej inspiracji, zarówno audio. Mogę sobie posłuchać, mogę sobie obejrzeć i mam tutaj akurat dwa wideo, kiedy żółwik sobie tutaj i zapis nutowy, czyli nawet dla starszych też mam dostępny filmik anglojęzyczny. Można realizować w ten sposób fajne projekty interdyscyplinarne. Także polecam Państwu, żebyście sobie przejrzeli. Dodatkowo, jak ktoś może ma taką trochę barierę językową, możemy sobie tą stronę przetłumaczyć na język polski i z niej korzystać. Znajdziecie Państwo muzykę i zajęcia niezwiązane ze śpiewaniem. Też są tutaj różne aktywności, które możecie Państwo wykorzystywać. Drugą stronką jest strona z manipulatorami muzycznymi, Fitulga się nazywa. I proszę zobaczyć, jak już wejdziemy, to na początek zabiorę Państwa do krainy Azteków. Aztec Rhythm to jest świetna rzecz. Tutaj mamy filmik z YouTube, to jest po pierwsze. Poza tym, drodzy Państwo, mamy tutaj różne muzyczne właśnie aztekowe kompozycje, które można wykorzystać zarówno w edukacji wczesnoszkolnej, jak i w edukacji muzycznej starszych uczniów. Play. E,
Kiedy wrócę sobie, drodzy Państwo, do strony głównej, mam też tutaj, proszę zobaczyć, moje ulubione, na przykład koło fortuny. Startuję. I mam, proszę zobaczyć. Easy, łatwy, medium, średni poziom. Następnie mam ekspert, szybki. Tak. Mam też, drodzy Państwo, jak korzystacie i kodujecie z uczniami z wykorzystaniem klocków, mam taki moduł UniKeyFix Cube Drum Machine. I tutaj proszę zobaczyć, można sobie zgrywać na przykład tak, tony, tak, wybierać sobie poszczególne elementy i zagrać sobie taką muzykę. Tutaj jeszcze wybrać tempo. Świetna sprawa. Proszę zobaczyć, mamy też połączenie muzyki z matematyką. I mamy tutaj, mogą sobie Państwo stronę przetłumaczyć, jak właśnie układać sobie tangramy takie muzyczne, czyli na taką aktywność, tak, na taką aktywność offline'ową. Mamy też syntezatory tonów, mamy też muzyczne paski, tak, czyli tutaj możemy na przykład połączyć matematykę z nauką ułamków, naukę ułamków z muzyką do takich offline'owych. Mamy syntezator, które mogą Państwo sobie tutaj wykorzystywać. Mamy liczenie muzyki, czyli tutaj też podglądanie sobie i dodatkowo jest bardzo fajny filmik, proszę zobaczyć. Mogę sobie wykorzystać chociażby w playerze dwa razy więcej śmiechu na wiosnę. Two musical C major scale. If you play, bum bum rurki. Here is our scale. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Także nawet z młodszymi, wykorzystując w edukacji przedszkolnej, również mogą Państwo z tego korzystać. Szybka piątka, 8 minut, trochę przedłużyłem. Mam nadzieję, że dzisiejsze pomysły Państwu się podobają. Ja zapraszam Państwa już w najbliższą środę na wspólne spotkanie Big Brothers, czyli ja i Darek Martynowicz z Czasu na Progres. Przygotowaliśmy dla Państwa spotkanie, webinar zatytułowany Praca projektowa z narzędziami Google i Nearpodem. Serdecznie Państwa zapraszam. Proszę śledzić nasze profile Czas na Progres i Centrum Szkoleń Edukacyjnych Digitalni. Już dzisiaj będzie informacja na ten temat. Dziękuję Państwu serdecznie.